Cześć ludziska! Dzisiaj jeden z filmów, chyba najtrudniejszych filmów na YouTubie, jaki można nagrać, czyli współpracę z YouTubem. Mam dla was też dodatkowo paczkę z Yolse, z tego względu, że to jest mój ostatni film z tym sklepem. Dostałam od nich, tak jak zwykle pewnie wiecie, 100 dolarów na wykorzystanie. Mogłam sobie wybrać kilka fajnych rzeczy, które chcę przetestować, które chcę wam pokazać. Natomiast, tak jak wcześniej powiedziałam, to jest ostatnia paczka, ponieważ Yolse uznało, że no niestety nie będziemy kontynuować współpracy. I dlatego przy tej paczce, którą wam oczywiście zaraz pokażę, chciałabym poruszyć parę takich spraw na zasadzie, jak tak dokładnie się współpracuje na tym YouTubie, bo myślę, że to jest taki trójkąt. Moje oczekiwania, oczekiwania firm i to, co wy szczątkowo wiecie. To się w żaden sposób nie pokrywa. Nie ma takiej opcji. Dlatego ja wam dzisiaj powiem, jak to jest u mnie, jak dlaczego nie ma na przykład więcej nowych firm i po prostu. Jak to jest współpracować z firmami w Polsce, za granicą, tak żebyście po prostu wiedzieli. Jeżeli zacznę se plenić, to strasznie boli mnie ósemka. Muszę jej się po prostu wyrwać, więc wybaczcie mi proszę, ale tak niestety jest. Na sam początku pokażę wam oczywiście te wszystkie produkty, które dostałam od Yolse, a za momencik wam wszystko opowiem. Nie będę się jakoś bardzo dużo na nich skupiać, bo to myślę, że nie ma sensu, ale pokażę wam, bo obiecałam, więc wam pokażę. Dobra, nie przedłużając, pokażę wam, co od nich mam, ponieważ wykorzystałam te 100 dolarów, myślę, całkiem sensownie, z tego względu, że wzięłam po prostu to, czego nie mam. Zacznijmy może od pianek. Była dość duża promocja na pianki Innisfree. Ja wzięłam sobie dwie, te blueberry. Zobaczymy, jak one się sprawdzają. One mają mniejszą pojemność, bo tylko 100 ml, więc myślę, że będę mogła je spokojnie wykończyć po prostu po jakimś czasie i dać wam znać, jak one się najzwyczajniej sprawdzają. Dalej, wzięłam dwa tonery. Z tego względu, że toneru nigdy nie jest za dużo. Po pierwsze mam Sujung Relief Toner, a po drugie mam mój ulubiony Aloe BH Skin Toner. To jest z Bentona. Tak wyglądają. Ten jest złuszczający, ten jest taki przywracający 5,5 pH waszej skóry. Ja bardzo lubię tonery. Te tonery zazwyczaj u mnie dość często schodzą, bo ja po prostu lubię je nakładać i dużo ich nakładam. Dlatego wzięłam sobie dwa w zapasie. Następnie, co my tutaj mamy? A, jest olejek. Olejek do demakijażu Centella Light Cleansing Oil Madagaskar. To jest produkt, który, powiem wam szczerze, wzięłam, bo byłam ciekawa, jak on się będzie sprawdzał, a później zobaczyłam go w Woli, że nie jest taki cudowny. Damn. Zobaczymy, po prostu. Dam wam znać, jak on się sprawdza. Wzięłam coś, co już używam dłuższy czas, ponieważ ta paczka do mnie przyszła jeszcze długo, długo przed wyjazdem. Coś mi się z grzywką dzieje. Przed wyjazdem na Madagaskar, chciałam powiedzieć, na Wyspę Zielonego Przylądka. I to jest Repair Oil Serum Thirst Innisfree. To jest takie serum, ja wam zresztą pokażę, bo ja już je użyłam. W sensie przelałam sobie do mniejszej buteleczki, bo ta niepotrzebnie tutaj stoi. Przecudowne serum, które ładnie nawilża, ładnie wam okiełzna wasze włosy. Do tego, bo ja nie powiedziałam chyba, że to jest na włosy. Tak, to jest na włosy. Do tego cudnie pachnie. Więc ja sobie zawsze nakładam tutaj na końcówki, wiecie, żeby to tak troszeczkę wygładzić, żeby to lepiej wyglądało. I jestem z tego produktu naprawdę bardzo zadowolona. I z tego co widzę, to może mi starczyć na bardzo długo, z tego względu, że ostatnimi czasy za dużo go sobie nalałam na rękę. Wiecie, rozmasowałam, wklepałam sobie we włosy i faktycznie było go za dużo, bo jeszcze mi zostało dużo, dużo na rękach, więc to taki tylko tip dla was. Wzięłam sobie krem pod oczy z Petit Fee, nigdy nie miałam tego kremu, to jest Peptide Tightening Eye Cream, czyli taki napinający. Zobaczymy, użyję go niedługo, bo już kończę swój z Yestay, który dostałam, taki czarny. Także zerkniemy, jak ten się będzie sprawdzał, też wam na pewno powiem, jak to z nim będzie. I uwaga, wzięłam trzy kremy BB. Bardzo chciałam przetestować kremy BB i tak sobie pomyślałam, poczekajcie, gdzie to są nazwy. I tak sobie, pomyślałam, że może warto po prostu wziąć sobie trzy kremy BB. Ten krem już miałam. Ten krem na pewno znacie, bo to jest Misza ta czerwona, ale w złotej edycji. To jest Gold Perfect Cover BB Cream, więc to jest nowa edycja. Zerknijcie sobie, czy ja wam mogę o tak pokazać, jak on... Coś mi dzisiaj wszystko z rąk leci. Jak on wygląda. Ja już go używam i jestem naprawdę zadowolona. Bardzo fajne krycie, długo się utrzymuje. Kolorki są, myślę, że ok.
23 jest dość ciemny, jest trochę na mnie za ciemny, ale ja go dość delikatnie nakładam i utrzymuje mi się calutki dzień. Dalej, ten, który używam, to jest też Misha Signature Real Complete BB Cream. Ja już go miałam. On jest taki twardym opakowaniu, natomiast to jest jeden z lepszych kremów Miszy według mnie. On bije na głowę tą czerwoną BB Cover, po prostu mega jest. Ja go uwielbiam. I produkt, którego jeszcze nie otworzyłam i nie będę otwierać, to jest też Misha. To jest Misha Choi Bo Yang BB Cream. To jest krem, którego jeszcze nie otwierałam i nie będę go otwierać, bo jak go otworzę, to już później, później po prostu zacznę go używać. Będę miała trzy kremy i będzie tego za dużo. Natomiast zobaczymy, dam wam znać, jak on się na pewno sprawdza. Ach, i esencja, nie esencja, ampułka. Ten Oil Soak to jest Apiu. Takie maleństwo. Zobaczymy, jak się sprawdza, tak jak widzicie jeszcze w folii. Tyle, jeżeli chodzi o paczkę z Yolse, to jest wszystko, co kupiłam. A teraz przechodzimy do tego, co na pewno was interesuje, czyli współpraca. I powiem wam, że nie tylko z Yolse. Dobra, zacznijmy od samego początku. Dostaję od was dość dużo wiadomości na temat: Ola, ja bym chciała, żebyś zrobiła film z tym... przepraszam, kupnęłam paparat. Chciałam, żebyś zrobiła z tą marką film, z tą marką film, z tą marką film. Uwierzcie mi. Gdyby była tylko taka możliwość, to naprawdę mielibyście tutaj ogrom filmów. Ale zazwyczaj marki, jeżeli chcą na przykład dać jakieś ubrania czy jakieś kosmetyki, to mają bardzo wygórowane oczekiwania. Na przykładzie jednej z marek napisali do mnie, że bardzo im się podoba mój kanał, to, że jestem szczera, to, że pokazuję, to, że ładnie omawiam, i oni bardzo chętnie mi wypożyczą kilka swoich produktów i później, że tam mogę je sobie przetestować, na przykład tydzień, dwa, i później dać im opinię i zwrócić. Po pierwsze, ja nie testuję produktu tydzień, dwa. Ja testuję produkt długo. Jak jestem pewna tego, że mi się sprawdza, to wam pokazuję. Po drugie, to nie jest higieniczne, jeżeli używam jakiegoś produktu i później oddaję. To nie jest higieniczne. Poza tym w ogóle to miał być produkt, który miał być zwrócony daleko, daleko za granicę, bo aż do Korei, więc hello, to było w ogóle na samym początku mojego YouTube'owania. Uwielbiam też takie teksty na zasadzie: słuchaj, to my ci damy w ogóle te nasze produkty, które kosztują 20 zł w sumie, ale ty dla nas zrobisz to, w ogóle zrobisz nam kanał na YouTubie i zaczniesz go prowadzić dla nas, bo my jesteśmy tacy zajebiści i chcemy mieć też kanał na YouTubie. To jest w ogóle hit. Jeżeli chodzi o Yolse, Yolse współpracowało ze mną od samego tak właściwie początku. Zostałam polecona przez jedną youtuberkę i... tak właściwie youtuberkę, blogerkę. I później sama polecałam im też influencerów, których bym polecała po prostu do współpracy, bo są rzetelni, bo wiedzą, o czym mówią, bo testują i tym podobne. Natomiast zawsze była między nami taka umowa, że słuchaj, nam zależy na tym, żeby promować się w Polsce, dajemy ci $100, wypróbuj, zerknij. Nawet czasami dostawałam paczki od nich na zasadzie: słuchaj, dałabyś nam swoją opinię na temat tych produktów, czy mamy je wprowadzić, czy nie. Nie było z tym większego problemu. Do momentu, kiedy Yolse nie urosło dość mocno na naszym rynku. I w tym momencie dostałam ultimatum. Albo zrobię im, na samym początku miał być film, gdzie będę miała 18 tysięcy wyświetleń. Albo teraz już zeszli na 10 tysięcy wyświetleń. Natomiast dla nich nie liczy się to, czy ja to testuję, czy ja o tym opowiadam w kilku filmach, czy ja mam rzetelną widownię, którą mam tutaj. Ich interesują tylko i wyłącznie liczby. Oni nie robią tego po to, żeby się promować, oni robią po to, żeby zarabiać. Też częstym zarzutem przy różnych firmach jest to, że ja nie wciskam produktów. Ja mam taki charakter, że jeżeli coś mi się podoba, to wy to widzicie na wizji, jeżeli mi się coś nie podoba, to wy też to widzicie na wizji. Ja tego nie ukrywam, bo chcę być po prostu z wami szczera. Chcę pokazywać tak, jak to jest. Zresztą widzicie, jak na przykład dana rzecz na mnie wygląda. Widzicie, czy jestem zadowolona, testując dany produkt, czy nie. Natomiast mam kilka firm, które powiedziały: słuchaj, ale to nam się w ogóle nie opłaca, bo my chcemy, żebyś ty zaczęła wciskać te produkty. One się mają sprzedawać, nas interesują tylko i wyłącznie liczby. Pytacie często, dlaczego nie mam współprac. Bo jest tym bardzo ciężko. Na przykład na zasadzie...
rozmowy z marką. Słuchajcie, jesteście zainteresowani, może byście chcieli na przykład, nie wiem, ciuchy plastaj pokazać u mnie. Byłoby fajnie, bo na przykład dziewczyny to zobaczą, ja będę miała okazję przetestować wasze produkty. Po czym jest, wiesz co, no ogólnie to jest dobry pomysł, ale tak właściwie to kupię i wtedy ewentualnie sobie zobacz, a jak ci się nie podobają, to zwróć. No okej, mogę tak oczywiście zrobić, ale nie chcielibyście, nie wiem, pokazać mi jakiejś nowej kolekcji, która dopiero wchodzi, nie chcielibyście tego popromować. Nie, wiesz co, my to w ogóle jesteśmy tacy zajebiście, że tego nie potrzebujemy. What? Ja nie chcę tutaj wylewać swoich żalów na YouTube'a, bo ja YouTube bardzo lubię, YouTube to jest takie moje hobby, które po prostu lubię realizować. To jest też odskocznia od tego, takiego, wiecie, codziennego życia, od pracy w biurze. Nie zrozumcie mnie źle, ja kocham swoją pracę, bo uwielbiam podróżować i sprzedawać marzenia i podróże. Natomiast YouTube to jest coś innego. To jestem taka, wiecie, ja prywatnie. Ja szukająca na przykład fajnych biustonoszy, ja szukająca fajnych ciuchów, testująca fajne produkty. To jestem ja na tym kanale. To jest takie jak ja tutaj jestem, tylko że widzicie mnie po prostu po drugiej stronie. Natomiast nigdy, ale to nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś mi powiedział: słuchaj, my chcemy, żebyś tego sprzedała, nie wiem, 100 tysięcy, no nie, może nie, może powiedzmy 100 rzeczy i masz to zrobić, bo inaczej nie podpiszemy z tą współpracy. No to nie, to sobie poradzę inaczej. To właśnie, nie wiem, zakupię sobie sama, albo właśnie dlatego, nie wiem, zrobię z tym coś innego, albo popróbuję waszą konkurencję, jeżeli oni będą chcieli. Ostatnio zauważyliście, że miałam troszkę odmiany kontentu, bo była też bielizna, tym podobne rzeczy. Też były z tym problemy. I to bardzo duże. Z tego względu, że no, firmie się to nie opłaca. Bo firma powiedziała, że bardzo nam przykro, ale wiesz co, myśmy... Pomimo tego, że im mówiłam, że na przykład, słuchajcie, jeżeli moja widownia was pozna, będzie wam ufać, będzie wiedziała, że naprawdę macie fajne produkty, że macie dobre ceny, to będzie kupowała. Bo ja jestem taka i wy takie jesteście. Jeżeli jest dobra cena, to kupujemy. Natomiast takiego zaufania nie zdobywa się w 1, 2, 3 filmy. Tak po prostu. I powiem wam szczerze, że to mnie drażni, ponieważ tekst, wiesz co, ale nie, bo my myśleliśmy, że to w ogóle pyknie i w ogóle będzie taka sprzedaż. No, seriously? Chciałam powiedzieć brzydkie słowo. Nie, dlatego ja poradziłam sobie w zupełnie inny sposób i nie będziemy już promować danego sklepu. Będziemy promować danego producenta. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to to już jest jego problem, nie mój. Nie, to nie, dam sobie radę inaczej i będę się starała, żeby ten content na tym kanale był naprawdę urozmaicony. Wy lubicie oglądać ciuchy plus size? Ja też. Wy lubicie oglądać bieliznę plus size? Ja również. Dlaczego mamy tego nie kontynuować? To samo z kosmetykami. Ja w tym momencie głównie opieram się na pielęgnacji koreańskiej, dlatego jeżeli Yolse nie chce ze mną współpracować, trudno, ale na pewno nie będę już u nich kupowała. Nie ma takiej opcji po prostu. Dlatego przeniosłam się na przykład na YesStyle. Bo YesStyle mi gwarantuje, tak, mamy dobrą cenę, proszę cię bardzo, tutaj jest to, 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 możesz sobie to kupić. I nie ma tutaj żadnego, nie, wiesz co, nam się nie podoba to, że nie wiem, że mamy taki mały odzew albo coś. YesStyle, jeżeli chce, to po prostu wysyła mi paczkę. Mówi: słuchaj, mamy dla ciebie paczkę na przykład z kosmetykami, zresztą kilka ostatnio widzieliście. Mamy dla ciebie paczkę z kosmetykami, chcemy, żebyś się po prostu przetestowała i powiedziała, co o nich myślisz. I tyle. Tutaj nie ma, pewnie kiedyś będzie, ale na chwilę obecną nie ma. Tutaj nie ma: wciskaj je, powiedz, że mają kupić, powiedz, że to jest najlepsza cena. I w ogóle, one na pewno nie oglądają internetu, nie wiedzą, co się dzieje. No seriously. Nie, to nie. Po prostu. Ja jestem dość mocno bojowo nastawiona do współprac. Jeżeli ktoś mi mówi: słuchaj, my nigdy nie współpracowaliśmy na YouTubie. Ja mówię: dobrze, nie ma najmniejszego problemu, poprowadzę cię. Nie będę, ja nie jestem taką osobą, która, nie wiem, powie: o super, dobra, oni nigdy nie współpracowali, to wyciągnę od nich nie wiadomo co. Nie, ja wyciągam, ja biorę do filmiku 4-5 produktów, bo to jest maks, jakie mogę pokazać, bo ja też nie będę o tym gadała 3 godziny, bo was to znudzi i mnie to znudzi. Poza tym ja pokazuję produkty, które podobają się mi. Ja mam taki gust. Czasami coś wygląda super na zdjęciu i bardzo mi się podoba, a przyjdzie i niekoniecznie w realu jest fajne. Dlatego mówię, że nie, wiecie co, jednak to nie jest to. I po prostu je odsyłam. Najzwyczajniej. Ja nie będę nigdy miała współpracy, która wymaga ode mnie pozytywnej opinii.
Nie, po prostu nie. To się kłóci ze mną, to się kłóci z tym, co ja, że tak powiem, sobą reprezentuję. I wiem, że pewnie część z was powie, a na pewno jakbyś miała coś powiedzieć, że będzie super, to na pewno to powiesz. Możecie sobie myśleć, co chcecie. Ja będę robiła to, co chcę na tym kanale i nie pozwolę sobie, żeby kiedyś gdzieś ktoś na ulicy we Wrocławiu mnie spotkał i powiesz co? Ale że shit nam wcisnęła. Nie, te rzeczy sprawdzają się mi i ja o nich wtedy mówię pozytywnie. Jeżeli się nie sprawdzają, to najzwyczajniej powiem wam negatywną opinię. I tyle. Nie będę pozwalała po prostu komukolwiek włazić tutaj z butami na ten kanał. Tak jak kiedyś wam powiedziałam, ten kanał tworzę ja i tworzycie wy. Jeżeli wy czegoś chcecie, żebym coś pokazała, możecie mi zawsze podesłać linka, czy to w wiadomości prywatnej, czy na Instagramie, czy nawet tutaj w komentarzu. I dać mi informację, że was to interesuje. Może i mnie to zainteresuje. Ale to też często dostaję takie komentarze, masz to zrobić. Hello. Chyba, czy mogłabyś? Wiecie, ja bardzo lubię swoich subskrybentów, bo wy jesteście mądre babki. Nawet faceci, bo też są faceci. Wy jesteście naprawdę mądre ludziska. I wiem, że część, malutki odsetek was, jest bardzo roszczeniowy. Bardzo taki, masz to zrobić. Nie. Nie mam tego zrobić, ja to mogę zrobić. Często na przykład dziewczyny mi piszą, ostatnio był taki komentarz, weź w ogóle, nie podoba mi się ten róż, masz go natychmiast skasować z YouTube'a. Seriously? Na tym to zakończę. Ja nie chcę wam tutaj wyrzucać moich żali na temat tego, jak wygląda współpraca z tymi markami. I nie chcę tutaj też mówić o tym, że to jest ta marka, tamta marka, ten sklep, tamten sklep. Ja po prostu będę robiła swoje. Wiem, że szykuje się dużo nowych współprac z nowymi markami. Będą stroje kąpielowe, z czego się mega cieszę. Będzie kolejna bielizna, bo już paru producentów się do mnie odezwało. Damy sobie radę. Spokojnie. Naprawdę. Dla mnie jest najważniejsze to, żeby po prostu, żebyście wy byli zadowoleni, żebym ja była zadowolona. Żeby te filmy miały wyświetlenia, no bo to jest jednak też ważne, bo więcej dziewczyn się na przykład dowie, że jest taka fajna bielizna w Polsce robiona albo można kupić w danym sklepie. To jest dla mnie najważniejsze. No i chyba to, że wy subskrybujecie, bo wtedy wiem, że coraz więcej osób myśli podobnie jak ja, chce zobaczyć, co dalej będę pokazywała i gdzieś tam trzyma moją stronę w tym wszystkim. Ja wiem, że jest mnóstwo dużych youtuberów, nawet dziewczyn, które mają po 15, 20, 30, 100 milion subskrypcji. One na pewno też mają tam swoje zasady, natomiast ja nigdy nie byłam taką jedną z nich. I próbuję wam powiedzieć to, że jak gdyby... Ja wiem, że jest różne zdanie o youtuberach. Natomiast według mnie to wszystko zależy od osobowości, od tego, co sobą reprezentujecie. Tak po prostu. Ja prowadzę to na lajcie, ja mam swoje źródło utrzymania, które całkiem dobrze prosperuje. Ja mam swoje hobby, którym jest YouTube. I to jest tylko i wyłącznie hobby. To nie jest moja druga praca i raczej nie będzie moją drugą pracą, bo ja zawsze od samego początku mówiłam, że moją pracą jest praca w biurze podróży. W moim biurze podróży. I to jest coś, co uwielbiam, kocham i tego nie zamienię na nic więcej. Nawet dla swojego biura podróży na pewno zobaczycie tutaj na dole, stworzyłam swój kanał, bo wiem, że część z was na przykład nie jest zainteresowana podróżami i nie chcę w was po prostu pakować tego, że a, byłam tu, byłam tam, zrobiłam filmik do tego. Jeżeli będziecie chciały, to na pewno klikniecie subskrybuj na moim drugim kanale z moim biurem. Jeżeli nie będziecie chciały, nic się naprawdę nie dzieje. Serio. Tutaj nie ma przymusu na tym kanale, tutaj nie ma, masz myśleć tak jak ja, masz kupować to co ja. Nie. Tutaj każdy robi co chce. Natomiast chcę, żebyśmy się zachowywali kulturalnie i żeby w tych komentarzach po prostu, żebyśmy siebie wspólnie wspierali. Bo często na przykład jak ja nie odpowiem na komentarz, bardzo mnie cieszy to, że wy odpowiadacie na komentarz. I to jest chyba najważniejsze. Dobra, przestaję już mędolić. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę, minimalnie wam rozjaśniłam, jak jest na tym YouTubie. To nie jest tak kolorowe, jak wy myślicie, że tutaj po prostu paczki PR-owe to lecą tabunami. Owszem. Jest troszeczkę tego, natomiast czasami oczekiwania firm są tak wygórowane, że po prostu wam się nie opłaca brać tej paczki. Najzwyczajniej. Tyle. Dajcie mi znać, co myślicie na ten temat. Zostawię wam link do mojego drugiego kanału na YouTubie, czyli do mojego biura. Jeżeli ktoś potrzebuje wakacji, jestem tu. Bez żadnego problemu wam pomogę, jeżeli potrzebujecie, kilka z was już skorzystało, także teraz też przygotowuję dla jednej z fajnych youtuberek, która mnie ogląda, którą uwielbiam, bo jest naprawdę bomba, którą to goście poznałam chyba 2 lata temu. Boże, Ewka, kiedy ja cię poznałam?
chyba 2 lata temu, co? Jakoś tak. W każdym układzie, jeżeli ktoś chce naprawdę dobrych wakacji i takich, które po prostu będą bezpieczne, bo to jest chyba najważniejsze, to wbijajcie do mnie, zostawiam wam, tak jak mówiłam, drugi kanał, Instagram i tym podobne rzeczy i już przestaję międolić. Życzę wam udanego piątku, bo dzisiaj jest piątek, a ja to nagrywam dzisiaj. To nie zabrzmiało dość wybitnie, ale wiecie, o co mi chodzi. Nagrywam, montuję i wrzucam. Życzę wam udanego weekendu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye!